Szanowni Państwo, nazywam się Zdzisław Szczęda, jestem przedstawicielem firmy Nantes, Nano Technology System. Wodą zajmujemy się już 12 lat. To nie jest całkiem takie nowe odkrycie. Cały ten proces opisał w swoich badaniach Nikola Tesla 100 lat temu. Duże badania i duże publikacje były swego czasu zrobione w Związku Radzieckim, ale jak rozpadł się Sowiecki Sojusz, naukowcy wyjechali, rozpieszli się, a metoda taka została jakby zapomniana. Chciałbym Państwu przybliżyć i pokazać, co można z wodą zrobić i jak woda jest bardzo ważna w tym wszystkim. To, że uzdrowiska leczą, doskonale Państwo wiecie, bo jeździcie do uzdrowisk. Dla przykładu, pierwsze uzdrowiska, jakie mi się nasunęły, przeglądając internet. Polanica Zdrój, Dolnośląskie Uzdrowisko. Kardiologia układu trawienia narządu ruchu, Rymanów Zdrój, metabolizm, łuszczyca toczeń. Jak przyjrzycie się szczegółowo wszystkim jednostkom chorobowym, to wszystkie uzdrowiska mają bardzo podobne jednostki chorobowe. Woda sama w sobie nie leczy. Woda oczyszcza. Dlaczego tak ważna jest woda i pobyt w uzdrowiskach? Bo w ciągu takiego pobytu jesteście Państwo inhalowani, kąpani w wodzie, robicie różne operacje, gdyby, czy zabiegi i wymieniacie w ciągu 28 dni wodę w organizmie. I to jest połowa już sukcesu. Czyszczycie swoje błony komórkowe. Woda jest medium, które ma oczyścić organizm. Pokażę Państwu pracę, która powstała w Zakładzie Higieny Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Cegła, książka, która ma atlasy umieralności i statystyki, na co Polacy gdzie umierają. Wybrałem sobie te mapy umieralności Polaków, które mnie interesują jako właśnie badacza wody. Cały Dolny Śląsk, opolskie, małopolskie, podkarpackie, częściowo łódzkie, lubelskie, umiera na miażdżyce. To jest statystyka kart zgonów. Czyli tylu Polaków zeszło, pięciokrotnie więcej niż w innych rejonach. Dlaczego jest taka statystyka? Przyjrzyjcie się, jakie są pokłady wapnia w tym obszarze. Stacje uzdatniania wody biorą wody głębinowe. Buduje się studnie, 700, 1000 metrów, pobiera się tą wodę. Ale nie bada się jej pod względem, w tej chwili się nie bada, pod względem zawartości wapnia i ilości wapnia. Kiedy te badania wyszły i okazało się, że od wody zależy jednostka chorobowa, jakim jest miażdżyca, to co zrobiono? Podniesiono normy na wapń. Czyli parę lat temu były normy niższe, ale jak wyszło, że wapń może uszkadzać układ krążenia, no to jedyną receptą było podniesienie norm. I o co w tym wszystkim chodzi? Równowaga. To powinna być zachowana równowaga jak wszędzie, w całym życiu i w leczeniu również. Jeżeli Polacy umierają tutaj, bo mają wodę w kranach wysoko zmineralizowaną, to oni powinni pić wodę czyste, nisko zmineralizowane, poniżej 200 mg na litr supraskładników. Jeżeli gotujecie sobie wodę i widzicie w czajniku kamień, to się cieszcie, że macie kamień w czajniku, a nie w naczyniach krwionośnych. I można to powiedzieć, nie ma jednej prawdy i tylko jedna oczywista oczywistość. Ci mogą pić wody mineralne, a ci powinni pić wody czyste. Tu jest Ciechocinek, tu jest Wieniec Zdrój. W każdym uzdrowisku, gdzie jest to środowisko związane z tą wodą, mieszkańcy umierają na miażdżyce. Kurac już przyjeżdża i wyjeżdża. Ale mieszkańcy mają tą samą wodę w kranach, tak jak ci tutaj. Proszę zobaczyć Górny Śląsk. Górny Śląsk nie umiera na miażdżyce. Dlaczego? Kopalnie odcięły wody głębinowe. Górnośląski Okręg Wodociągowy bierze wody z zalewu Goczałkowickiego i z Wisły. Wody miękkie, pozbawione minerałów. To na co umiera Górny Śląsk? Na zawały serca. Równowaga. Jak nie ma jonów, to serducho nie pracuje. Nie ma bateryjki.
Jak jest za dużo, to macie miażdżycę. Musicie zacząć myśleć. Bo jak dr Huber mówi, włączone myślenie, to musicie zawsze szukać równowagi. No, jesteśmy w Wielkopolsce. Na co umiera Wielkopolska? Na cukrzycę. Kto z Państwa zgadnie? Rolnictwo. Jak wchodzi do jakiegoś kraju, nazwijmy to Unia, to pierwszą rzeczą, którą robi, to chemizuje rolnictwo. Czyli tanie nawozy dla rolników, duże maszyny, głęboka orka, niszczy się małe gospodarstwa rolne i wchodzą wielkoobszarowe gospodarstwa, które mają największe zużycie na hektar nawozów, bo tak się ich uczy. Tak się szkoli. System dystrybucji żywności, system produkcji żywności obniża ceny produkcji na maksa. Więc żeby wyjść jak gdyby finansowo, to więcej nawozów, większe roślinki, ale absolutnie nie zdrowsze. Więc otwierałem swego czasu, miałem parę przychodni, między innymi otworzyłem POZ. U pierwszych tysiąca pacjentów, jakich przyjąłem, największą grupą, która miała choroby nowotworowe, to byli pracownicy CPN-ów, wojskowi i rolnicy. Kontakt z nawozem, kontakt bezpośrednio z chemią powoduje, że nie da się przed tym obronić. Wdychamy ją, przez roślinki spożywamy, przenikanie do wód gruntowych powoduje, że jest to recyrkulacja tego. I to, co doktor mówił, nie bada się na zawartość chemii, leków. Woda w tym wymiarze, jaki jest teraz, to jest ściek. I to jest jeden ze schematów, których się wam teraz państwo wtłacza do głowy, że węgiel szkodzi, CO2 szkodzi, bo ludzie umierają na raka krtani, raka płuc i że na Małopolsce jest tak zadymione i tak śmierdzi, że trzeba wymienić piece i wstawić gaz. Proszę Państwa, smród nie zabija. Zabijają alergeny. Zielone płuca polskie. Mieszkacie tam, od dzieci do jakiegoś wieku cały czas jesteście narażeni na ekspozycję pyłków. To Was zabija, a nie smród w Krakowie. Ale to jest biznes. Wymienimy piece, gaz trzeba sprzedać, American Gas. Rurociągiem leci już prawie. Mnóstwo badań zrobiliśmy, ale w Polsce nie ma uczelni, która się zajmuje tylko i wyłącznie wodą. Więc tych uczelni było bardzo dużo. Polska Akademia Nauk, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Chemii, Instytut Chemii i Ochrony Środowiska Częstochowa, Instytut Wojsk Lotniczych, Medyczny w Białymstoku, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Ochrony Środowiska i Przyrodniczy we Wrocławiu. Uczelni było naprawdę więcej niż nas na tym. Ale każda badała coś. Żadna nie umiała zobaczyć, co dzieje się w tej wodzie. To, co my robimy, to dodajemy do wody energii. To nie jest tak, że można, że ten proces jest taki prosty, łatwy, że zrobimy magnesy na przykład, że zrobimy jakieś pole magnetyczne i ta energia się przeniesie. Każda woda w każdym miejscu jest inna. Do każdej wody musimy się dopasować. Skład wody decyduje, jaki proces użyjemy, żeby ta woda przybrała odpowiednią postać. I tu macie Państwo zdjęcia wody. To jest taki asocjat, klaster i tu jest w tym zamknięty tlen tripletowy, tym, którym my oddychamy. I tą wodą możecie się Państwo napić. Są małe cząsteczki wody, ale przejdzie przez nasz reaktor plazmy i ma taki obraz. Czyli tu się wiązania rozpadły i zmieniała się też forma tlenu. Dlatego ta woda ma specyficzne działanie, bo przenika przez błony komórkowe. Ona czyści, sprząta, jest biologicznym, genialnym rozpuszczalnikiem. Mówi się, że na świecie jest coraz mniej wody. Nieprawda. Wody jest tyle samo. Tylko te cząsteczki budują się w coraz większe klatraty. Czyli jak płatek śniegu, wbudowują się w kulkę śniegu. I kiedyś wystarczyło wypić 1,5 litra wody, teraz trzeba wypić 2,5 litra wody albo 3 litry wody, bo ona musi przejść przez błony komórkowe. A jeżeli zbudujemy
mamy tą wodę w tak sklatratowaną i w tak dużych objętościach, to jest jej tyle samo, tylko wchłanialność jest mniejsza. Ludzi jest coraz więcej, zwierząt jest coraz więcej. Tej wody nie ubywa. Na Marsa nie wyleci. Zmienia strukturę. Pamięć wody to nie jest coś takiego jak komputer, który zapisuje film. To jest mechanizm, który się tworzy przy przejściu wody w różne stany. Piorun to również jest plazma. Jak piorun uderzy w lustro wody, to jest nadmiar energii i ta woda jest, powiedzmy, ma dużo wolnych rodników. Ale ona rozbija. My, używając plazmy o niskiej energii, 36 stopni w środku jest komorze, o energii wartej 1 elektronowolta, czyli praktycznie my z wodorem rozmawiamy, prowadzimy dialog, nie bijemy go. I prosimy, żeby się atomy przesunęły i żeby uwolnić wszystkie inne związki. Duża praca, duży sukces to jest zespół pana profesora Tomasika. Zgromadził tych wszystkich naukowców i popełnili taką fajną pracę. Została opublikowana w 2017 roku. To są uczelnie, jest ich dużo, które brały w tym udział, ale już wreszcie wiemy, co jest w tej wodzie. Umiemy teraz tym sterować. I o co się wydarzyło? Niszczy strukturę wody, rozpadają się te duże klatraty. W te klatraty wchodzi tlen singletowy. To jest ten cały nasz sukces. Ten tlen jest przetransportowany do komórek. To on powoduje, że błony komórkowe się oczyszczają, że te niedobory tlenu zostają uzupełnione. Przykładem tego są sportowcy, którzy zamiast 20 basenów robią 40 basenów. Czas plazmowania i co jeszcze jest dobre w tym wszystkim? Że jest nośnikiem. Czyli to, co Państwo spożywacie, to, co używacie jako suplementy, będą lepiej działały. Zacznijmy mimo wszystko jeszcze raz od początku, czyli właściwie jak mówimy plazma i mówimy, że woda i podejmy obróbce, w sensie podejmy tą wodę, o której rozmawialiśmy, jest ona podana jakimś polom, które niektórzy nazywają plazmą, a niektórzy mówią, a my tylko robimy na elektromagnesach. Proszę jakieś wprowadzenie do tego zrobić, panie profesorze. Na czym my tu stoimy? No, chodzi przede wszystkim o to, co jest nośnikiem energii, która jest w stanie zmienić w sposób przewidywalny makrostrukturę wody. Woda normalnie ma strukturę ciekłokrystaliczną. No i tej strukturze zawdzięcza te właściwości, które my znamy. Natomiast stosując plazmę, tę konkretną plazmę, którą wytwarza aparat stworzony przez pana Oszczędę, uzyskujemy takie zmiany wody, które czynią ją niezwykle przydatną w pewnych okolicznościach. Mianowicie makrostruktura się rozpada. Wiadomo, że tlen, który jest rozpuszczony w wodzie, zmienia swoją strukturę ze stanu trypletowego, dzięki któremu my możemy wykorzystać tlen w oddychaniu. Zmienia na stan wzbudzony. Ten stan wzbudzony otacza się cząsteczkami, małymi cząsteczkami wody, tworząc tak zwane klatraty. Otóż we środku siedzą cząsteczki tlenu w stanie wzbudzonym. Mają znacznie mocniejsze właściwości utleniające. I cała ta cząsteczka tlenu jest otoczona lampionem takim, prawda, stworzonym z 24-48 cząsteczek wody. Te klatraty mają dzięki swojej strukturze i rozmiarom większe możliwości penetracji na przykład błon komórkowych. W związku z czym wprowadzają do komórek tlen w stanie wzbudzonym, wywołując stres oksydacyjny. Ten stres oksydacyjny nie jest, powiedzmy, groźny w przypadku komórek zdrowych, natomiast w przypadku komórek nowotworowych może to powodować wypalenie tych komórek. To w tej chwili jest badane, więc ja nie twierdzę, że jest to efekt uniwersalny, zawsze spotykany, ale to, co zostało zbadane w Białymstoku na Akademii Medycznej, jest bardzo obiecujące. Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej oraz Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
badały wpływ nanowody na żywotność komórek nowotworowych. Wnioski? W hodowli komórek na podłożu poddanym działaniu niskotemperaturowej plazmy zaobserwowano spadek gęstości hodowli. Badania te będą rozwijane w kierunku leczenia białaczek oraz innych nowotworów. Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Katedra Biostruktury Komórki, udowodnił w swoich badaniach obumieranie komórek nowotworowych i hamowanie ich rozwoju. Jedna z obserwacji to zahamowanie podziałów komórkowych po traktowaniu wodą zdeklastrowaną oraz wpływ tej wody na apoptozę, czyli obumieranie komórek. Zakład Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku udowodnił, że sól fizjologiczna poddana działaniu plazmy eliminuje komórki z uszkodzonym DNA, co pozwala na wyselekcjonowanie komórek zawierających jednolite i prawidłowe DNA, a tym samym poprawę funkcji tkanek i narządów. Badania te potwierdziły również fakt obumierania komórek nowotworowych i komórek białaczki pod wpływem nanowody. Nanowoda, czyli woda zdeklastrowana, wprowadza komórki nowotworowe w proces śmierci programowanej, wywołując w nich apoptozę. No jest to bardzo, bardzo interesujący efekt, to może jest to bardzo obiektywny efekt oceniany urządzeniami, maszynami, powtarzalny wielokrotnie. Proszę Państwa, tak w skrócie i szybciutko. Brak jelita grubego. Rozpad komórek w 48 godzinie, szlak nekrozy. W 72 do 120 szlak apoptozy naturalnego obumierania komórek. Białaczka. Przebadaliśmy 7 białaczek. To jest pożywka i grupa kontrolna, czyli zwykła pożywka i nasza z nanowodą. Tyle samo komórek nowotworowych, 19 tysięcy to liczy cytometr. Po 48 godzinach u nas jest rozpad, zostało 1100, tu jest dalej 19 tysięcy. I na to mi było stać. To były badania na liniach komórkowych i tak to kosztowało bardzo dużo jak dla mnie, ale żeby wejść na badania kliniczne, no to mimo wspólnych patentów z uczelniami, to jedna linia komórkowa to jest 30 milionów. No, ja byłem z tym pomysłem w każdym rządzie. Za PO, za PiS-u. Rząd na to nie ma pieniędzy. Kierują mnie do grupy farmaceutycznej. No, która grupa farmaceutyczna chce leczyć ludzi wodą? Fajny projekt. Dzięki doktorowi uczestniczę w takich spotkaniach i to jest moja jak gdyby taka misja. Zarabiam na tej wodzie, sprzedając urządzenia dla, tu akurat nie jest slajd, kiedy obrabiam sól fizjologiczną, dla przemysłu. Wodę kupują pralnie, szklarnie, teraz Chińczycy soki sandomierskie kupili, wstawiają komorę. Przemysł daje mi możliwość zarabiania na urządzeniach. Urządzenia nie są tanie. Do domu, jak mnie ktoś zaraz pyta, nie produkujemy, bo nie mam takich urządzeń wykonawczych małych, a proces jest trudny, bo sama plazma i dobranie energii zależy od ciśnienia, od pogody, od wilgotności. Jest to dla mnie niemożliwe. Dlatego produkuję wodę dla Państwa do picia. Sól fizjologiczna, która nie otwieram. Kupujemy, tam pacjenci nam dostarczają w szkle, wsadzamy do komory, obrabiamy, oddajemy. Proces jest trudny, leczniczy, bo to przy tym musi być lekarz. Co z tego, że komórki się bardzo szybko rozpadają? Przy tym musi być lekarz i czuwać, suplementować, organizować to leczenie. Szybciutko jeszcze pokażę Państwu film. Inicjatywa Nantes, żeby taką terapię wprowadzić tutaj, jest bardzo, bardzo cenna. I co jeszcze tutaj, dlaczego mnie to skłoniło, żeby nawiązać kontakt z urzędem? Nantes wprowadza do lecznictwa nanowodę, czy tą wodę zdeklastrowaną. Czy można to stosować razem? Tak, nawet koniecznie to razem stosować trzeba. Dlaczego? Bo ona ułatwia penetrację do komórek i wypłukiwanie metali ciężkich właśnie z komórki, co jest bardzo trudne, tak jak powiedziałem, że to musi być czas. Przyspiesza ona to. Mało tego, łatwiejsze wydalanie jest, bo to, że kwas wersenowy wiąże się z metalem ciężkim, to nie znaczy, że jest od razu wydalony, prawda? Natomiast ta woda ułatwia wydalanie, czyli jak gdyby przyspiesza leczenie i ułatwia to leczenie. Stąd ten kontakt z Nantes i z ośrodkiem w Bolesławcu jest dla mnie taki bardzo cenny. Bardzo cenny nie tylko dla terapii, ale właśnie dla innych, gdzie można będzie szybciej i łatwiej pomóc. Doktor Krasicki niestety nie żyje już, ale jak przyjmował w Bolesławcu, miał olbrzymi sukces z dziećmi autystycznymi.
I to macie Państwo wyjaśnione w tych ulotkach. Dlaczego ten sukces był taki duży? Dziecko autystyczne nie wyleży pod kroplówką. Jest za ruchliwe, za zbytnio nerwicowane, więc doktor robił czopki z helatem. Dziecko dostało czopeczek, piło wodę. Ten tlen, który jest w tej wodzie, przenika barierę krew-mózg i metale ciężkie utlenia, doprowadza do tlenków, czyli biologicznie nieaktywne. Dlatego te sukcesy z dziećmi autystycznymi są tak szybkie i duże, szczególnie w pierwszym, jak to jest w pierwszych latach. Nie jak już ta choroba jest utrwalona i zniknęły wszystkie połączenia nerwowe. Cukrzyca. Martwica? Nie ma martwicy. To jest czyszczenie. To jest jak czyszczenie kretem rur kanalizacyjnych. Przypływa krew, odżywia tkankę, nie ma cukrzycy. Nie ma stopy. Metabolizm. Wyrównanie tylko i wyłącznie całej hemostazy. Nie będę już Państwu mówił o tych roślinach, bo jeszcze doktor ma coś do powiedzenia, ale wszędzie, gdzie ta woda jest, czy rośliny, czy zwierzątka, czy hodowle, wszystko rośnie szybciej, zdrowiej i bez nawozów. Zwykła woda, nasza woda, zwykła woda, nasza woda. Urządzenia, żebyście Państwo zobaczyli, to są takie komory, takie szafy. Tu jest w zakładzie produkcji mleka, krowy piją wodę, tutaj było na roślinkach. Chętnie Państwu odpowiem jeszcze na inne pytania, już tam może na stanowisku, a tutaj chcę Wam pokazać, nie mogę w Polsce produkować wody spożywczej. W 2005 roku, jak wiceministrem został pan senator Piecha, podpisał rozporządzenie o bezpieczeństwie żywności, wprowadził zapis, że jeżeli chcesz człowieku produkować wodę dla ludzi, musisz mieć własne źródło. Efektem było to, że padli wszyscy przedsiębiorcy, którzy produkowali wodę stołową o niskiej mineralizacji. To woda stołowa to jest 50 mg na litr, a ze źródła kupiły koncerny. Nestle, Aquarel, to jest z właścicielem Żywca? Danone. I tak się dzieje na całym świecie. Nie mamy swoich polskich źródeł, to kupiły wszystkie koncerny. Więc nie mogę produkować wody, dodałem krople zielonej herbaty do tony wody, mam napój. I to jest spożywczy środek legalnie dopuszczony. Ale tak mi podnieśli ciśnienie 3 lata temu, że zacząłem produkować wodę. Wodę plazmowaną o podwyższonej zawartości tlenu, ale piszę tam na tym, że nie jest to produkt spożywczy. Więc jest woda plazmowana, nie jest suplement diety, nie jest... Proszę Państwa, proszę. Zastosowanie zależy od inwencji kupującego. Pijecie Państwo szklankę dziennie. 200 ml. Nie przedabrzajcie, bo to jest rozpuszczalnik biologiczny. Krew robi się rzadka, szybciej krąży. Niektórym spada ciśnienie, niektórzy... Jak ktoś jest zdrowy, to ma dużo energii. Jak ktoś jest chory, wywołuje się stan zapalny i to doktor resztę prowadzi. Doktor dał mi taką propozycję nie do rzucenia. Jak mnie zabiera, to mówi, ta woda nie może więcej kosztować niż. No więc dzisiaj wszędzie sprzedajemy ją z doktorem po 150 na takich kongresach, bo wysłuchaliście tego i wiecie, jak ją stosować. Normalnie w sklepie internetowym jest 246 zł. Więc dzisiaj macie Państwo okazję zakupić ją po 150. Woda, pamiętajcie, to nie jest lek. Nic nie leczy. Sprząta Wam komórki, robi detoks, hemostaza się uruchamia prawidłowo. Macie całą kurację w innych zakresach bardziej skuteczną. Ja dziękuję Państwu, a doktor ciąg dalszy.